Cześć, ja nazywam się Pater i zapraszam Was do podsumowania wyprzedaży gier z Biedronki. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. To jest chyba jesienna wyprzedaż gier. Wiosenna? Wiosenna chyba bardziej. Czy zimowa wyprzedaż gier? W każdym razie nie pamiętam, jak ona się nazywała. W mojej Biedronce było dużo fajnych gier, o dziwo. W moim mieście są dwie Biedronki i o dziwo tam były bardzo fajne gry. Bo był Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Revelation, Heroesy, Trójka w HD, Twierdza w HD, symulator kromki chleba, właśnie co wziąłem i możecie zauważyć. I wiele takich naprawdę ciekawych gier. Far Cry 3, które są naprawdę godne polecenia. Myślałem, że jak zwykle w Biedronce będzie jeden wielki shit, którego się nie będzie dawało co wybrać. Bo jak wiecie, te reszta symulatorów portu, symulator przesyłki lotniczej czy coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że zajmujemy się, latamy samolotem i rozwozimy przesyłki legalne, nielegalne i tak dalej. Jeszcze jest wiele takich symulatorów, które po prostu są słabe. Słabe to mało powiedziane, one są beznadziejne. One są najgorszymi symulatorami, jakie w ogóle istnieją. No ale tak już jakoś to wyszło. Z gier w Biedronce wybrałem tylko sobie te dwa tytuły. Pierwszym to jest symulator kromki chleba, czyli I Am Bread. Polska wersja bestsellerowej gry I Am Bread. Symulator kromki chleba. Dość fajna gra, ma dobre opinie, warto w nią zagrać. To jest tak samo dobra gra. To jest według mnie drugi dobry symulator. Pierwszym symulatorem dobrym jest symulator kozy. Edycja goty macie też opcję, też była w Biedronce. Nie wziąłem jej, bo mam wersję xboxową, więc nie potrzebuję dwóch wersji. Najpierw sobie zacznijmy od symulatora kromki chleba. A druga to jest Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Szczerze? Wziąłem ją, bo wiele osób na YouTubie polecało tą grę i nie wiem właśnie nawet, co to jest za gra. Ale dobre ma opinie, cyfrowe dodatki, soundtrack, fun kit. Warto skorzystać z tej gry, skoro dostała jakieś tam nagrody. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Dostała jakieś tam nagrody. I myślę, że warto się z nią zapoznać. Jest po polsku, polska wersja językowa, kinowa. Ale myślę, że naprawdę warta swojej ceny. Kraj, obydwie gry były po 10 zł. Teraz zajmiemy się odpakowaniem kromki chleba. I sobie zobaczymy, co jest w środku. Z tego, co wiem, tak przynajmniej kiedyś było, że jak jest białe opakowanie, to jest po prostu tylko płyta i ewentualnie kod z maleńką instrukcją, jeżeli w ogóle jest. Czekajcie, zobaczę, czy nie ma kodu na wierzchu. Mhm, fajnie. Fajnie. W sumie, co ja się boję, zanim opublikuję ten film, to już ten kod będzie zużyty, więc tak wygląda symulator kromki chleba. Nic tu nie mamy, bieda totalna, bo nawet instrukcja jest na opakowaniu. Nie poświęcili się, żeby dać chociaż jedną karteczkę instrukcji i krótki kod. Ten kod, nawet nie próbujcie tego spisywać, bo po co, jak i tak będzie on zużyty. Wtedy, kiedy opublikuję ten film, na pewno już będzie on zużyty. Natomiast Dead Synchronicity, zaraz sobie zobaczymy, co to jest. Szczerze trochę patrzyłem gameplaya. Ona poprzednio była w Biedronce za 39 zł. I 39 zł bym nie dał. Ale dyszkę jak najbardziej warto dać, z tego, że wszyscy polecają. Tutaj mamy obrotę. Taką. I tutaj mamy premierowe wydanie gry, albo nie premierowe. Szczerze to nie wiem. Ale dostał nagrody Visual Art 2014, Big Indie Peach
To End Price 2014, Visual Art 2014, Gramogenic Festival Unity China AdWord. Więc zaraz zobaczę, czy nie ma na wierzchu kodu. I tutaj... Czekajcie, bo muszę sprawdzić, co tutaj jest ciekawego. Karta startowa w środku jest. Poniżej znajduje się kod aktywacyjny do wykorzystania w sklepie Big Sport. Przepisz kod. Zarejestruj się na oficjalnej stronie Techland. Przejdź do sekcji masz kod. Dobra. Więc myślałem, że wam pokażę ten kod, ale nie. Zobaczcie tylko to. Jedna płytka. Już wam pokazuję. Tutaj mamy jedną płytkę. Ostrzeżenie o epilepsji. Tak samo, nie mamy nic ciekawego tutaj. Z tym, że tutaj mamy kartę gwarancyjną. Po drugiej stronie jest kod. I ten kod to nie jest właściwy kod na Steam. Bo gra jest na Steama. Tak samo jak kromka chleba. Gra nie jest tak jakby na Steam, kod nie jest na Steama, tylko wchodzimy na stronę odpowiednią, wpisujemy ten kod i dostajemy kod na Steama. Takie dwa w jednym już to miałem. Tak samo mam przy Gogu Wiedźmina dwójki edycji rozszerzonej. I podsumowując, ten kiermasz z Biedronki, te wyprzedaż gier, to ja mogę polecić, bo gry są naprawdę świetne, jeżeli nie graliście, to warto zagrać przynajmniej symulator kierunki chleba. Też z Biedronki mogę polecić inne gry, takie jak Assassin's Creed 2, Brotherhood też jest i jest Revelation. Z ciekawych gier jeszcze Far Cry 3 jest godna polecenia. I Heroesy HD, 3 w HD, to z tego co słyszałem, bo nie grałem, grałem w oryginalną wersję, to mają taką wadę, że nie mają oryginalnej ścieżki dźwiękowej, są ulepszone, ale to niby miało być coś fajnego, niby miała być odświeżona wersja na nowy sprzęt, a nie wyszło tak jak powinno. Powiedzcie, co wy kupiliście na wyprzedaży gier w Biedronce i czy wy kupujecie takie gry tanie po 10 zł, po 20 zł z koszy, nie wiem, jakichś marketów Lidlów, Biedronek, Carrefoury i innych gadżetów, innych marketów. Bo ja osobiście uważam, że jeżeli gry są tanie, to nie zawsze oznacza, że gra jest badziewna. Zdarzają się dobre tytuły, takie jak Assassin's Creed 2, które były po 10 zł, a są naprawdę dobrymi tytułami, które warto zagrać, jeżeli jesteście fanami serii Assassin. Z tych dwóch gier wybrałem te, bo były polecane, tak jak mówiłem. I o tej mało wiem, ale o tej to jest naprawdę fajna gra. Taka w sumie to jest taka śmiechowa gra o kromce chleba, która musi dostać się do tostera. Z tego co tak rozkminiam. I to by było na tyle w tym podsumowaniu gier z Biedronki. Napiszcie, co byście kupili i do zobaczenia w kolejnych, myślę, grach z Biedronki i w innych materiałach. Jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!